Miasta 0. Niedzielne główne wydanie zbliżeń. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na informacje z regionu. Zarzuty znęcania się nad 7-miesięcznym dzieckiem dla 21-letniej mieszkanki okolic Brodnicy. Sąd rejonowy zastosował wobec niej 3-miesięczny areszt. Kobieta nie przyznaje się do winy. Dziewczynka ma złamaną rękę, nieleczone złamanie obojczyka i liczne siniaki na całym ciele. Jest pod opieką lekarzy toruńskiego szpitala. Matka dopiero po namowie najbliższych zgłosiła się do brodnickiego szpitala z 7-miesięczną córką. Stan dziecka wzbudził wątpliwości lekarza. Niemowlę miało liczne zasinienia i złamaną rączkę. Zawiadomiono policję. Matka mówiła, że dziecko ma taką tendencję, że z byle powodu robią się siniaki, że dziecko mogło uderzyć się grzechotką. Natomiast przeprowadzone badanie dotyczące krzepliwości krwi wykluczyło taką możliwość. Dziewczynka mogła być ofiarą przemocy domowej. Na ciele miała liczne zasinienia, także złamany obojczyk, a do urazu mogło dojść nawet kilka tygodni wcześniej. Teraz jest pod opieką toruńskich lekarzy. Już wiadomo, że obojczyk zrósł się nieprawidłowo, co mogłoby się wiązać z kalectwem w przyszłości, a co najmniej z niesprawnością. Brodnicka prokuratura wszczęła śledztwo. 21-latka usłyszała 3 zarzuty, w tym najpoważniejszy: znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o 3-miesięczny areszt dla Martyny C. Jednocześnie toczy się procedura o ustalenie dla dziecka rodziny zastępczej. Wiele wskazuje na to, że dramatyczne wydarzenia spod Brodnicy to kolejny w ostatnich kilku miesiącach przykład znęcania się rodziców nad swoimi dziećmi w regionie. 2,5-letni Piotruś z Rypina trafił do szpitala ze złamanymi nóżkami. Konkubent matki usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Dlaczego pani to zrobiła, jak mi pani powie? Sąsiedzi mówią, że pani czekała na to dziecko. 36-letnia matka biła i dusiła, potem zostawiła na mrozie swoją miesięczną córkę. Niemowlę zmarło z wychłodzenia, kobiecie grozi dożywocie. Podobnie jak partnerowi matki 3,5-letniego Tomka, który zmarł w Grudziądzu. 17 lat spędzi w więzieniu mężczyzna z Bydgoszczy, który skatował swoją 4-miesięczną córkę. Najczęstszą przyczyną, uważam, jest to takie pewnego rodzaju niedostosowanie społeczne. Coraz więcej młodych ludzi dokonuje tych, powiedzmy, czynów. Martyna C., matka 7-miesięcznej dziewczynki, nie przyznaje się do winy, grozi jej do 10 lat więzienia. Brodnica, Aleksandra Ciekot. Ginęli, bo byli Polakami, najczęściej od strzału w głowę. W tzw. operacji polskiej NKWD przeprowadzonej w Związku Sowieckim mogło zginąć nawet 200 tysięcy Polaków. Ofiary upamiętniono w Bydgoszczy podczas obchodów 80. rocznicy ludobójstwa na terenie sowieckiej Rosji w latach 1937-38. To był masowy mord. Na rozkaz Stalina Polacy zamieszkujący tereny Związku Sowieckiego ginęli najczęściej od strzału w tył głowy. W tak zwanej operacji polskiej przeprowadzonej przez NKWD życie straciło ponad 112 tysięcy Polaków. Zdaniem niektórych historyków nawet 200 tysięcy. Jako niepewny element zostali po prostu zniszczeni, bo po prostu oni też nie chcieli, to była w większości ludność wiejska, nie chcieli iść do kołchozu. No i w tym momencie ukraińskich tych terenach i na białoruskich zostali oni wymordowani. Tak zwana operacja polska według władz sowieckich skierowana była przeciwko szpiegom działającym w polskim wywiadzie. W rzeczywistości Polacy byli mordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Operacja antypolska, bo tak właściwie powinniśmy ją określać, była jedyną operacją skierowaną konkretnie przeciwko danej narodowości. Pozostałe operacje likwidacyjne były operacjami klasowymi. W tym roku przypada 80. rocznica okrutnego ludobójstwa Polaków na terenie Związku Sowieckiego. W Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Co najmniej 1/3 mieszkańców Bydgoszczy to są ludzie, którzy mają korzenie kresowe. Tutaj była bardzo silna repatriacja po II wojnie światowej i ta pamięć wśród rodzin bydgoskich jest zachowana. Pamięć właśnie tego ludobójstwa.
przy krzyżu ustawionym na cześć ofiar sowieckiego mordu ufundowanym przez kibiców bydgoskiego Zawiszy zapalone zostały znicze. Musimy o tym pamiętać i dbać o groby, o miejsca kaźni różnych, znaczy gdzie tylko się da, żeby potem pokolenie wspominało o tym i wiedziało, co ich dziadkowie, pradziadkowie przeżyli. Uroczystość przy krzyżu to początek obchodów siódmych bydgoskich dni kresowych. W przyszłą niedzielę odbędzie się uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej. Otwarta zostanie także wystawa ukazująca dorobek kultury polskiej na kresach. Bydgoszcz, Agata Chyłka. I kolejne informacje. Działają w niemal każdej sferze życia. Turystyce, edukacji, ochronie zdrowia czy pomocy społecznej. Bydgoskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność podczas pikniku na Wyspie Młyńskiej. To doskonała okazja, by zachęcić do aktywności społecznej. Życie po 60 też może być inspirujące i aktywne, przekonują seniorzy z klubu Radość, działającego przy Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej Wyżyny. Dzielimy się swoimi wrażeniami. Ale zarówno jak wrażeniami, tak każdy przekazuje to, co potrafi. W Bydgoszczy zarejestrowanych jest ponad 1200 organizacji pozarządowych. Wśród nich Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek Łuczniczka, które od 13 lat pomaga kobietom zmagającym się z nowotworem piersi, zarówno przed, jak i po operacji. W naszym stowarzyszeniu są również wolontariuszki, które co czwartek chodzą na oddział chorób raka piersi, gdzie wspierają te kobiety, tłumaczą, gdzie mogą oczekiwać wsparcia. 80 organizacji pozarządowych wspierających lokalną społeczność zaprezentowało swoje osiągnięcia na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Uzupełniają działalność miasta m.in. w obszarze kultury, edukacji czy zdrowia. Także bardzo ważna jest pomoc w zakresie pomocy społecznej, pomoc osobom ubogim, niepełnosprawnym, pomoc osobom chorym. Wydarzenie zorganizował Bydgoski Urząd Miasta wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Od kosynierów przez powstańców wielkopolskich po legionistów. Przegląd formacji walczących o wolną Polskę. Wszystko w ramach zamkowego festynu niepodległościowego, który odbył się przy diecezjalnym Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski. Warto przejść, przenieść się do czasów minionych i zobrazować ludziom tamte czasy, które były zwariowane. Mamy nadzieję, że nigdy już nie wrócą. Można zobaczyć, dotknąć historii, troszkę dzieciom wytłumaczyć. I właśnie taki był cel organizatorów imprezy. W tym roku postanowiliśmy z okazji tej rocznicy taki szczególny klimat nadać temu wydarzeniu. Niedzielny festyn poprzedziła msza polowa pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej. Powrót do historii zafundowali mieszkańcom Bydgoszczy organizatorzy imprezy nad Starym Kanałem. Z okazji obchodów Roku Dziedzictwa Przemysłowego Bydgoszczy można było przenieść się w czasie i skorzystać z wielu atrakcji. Panowało tu wiele tradycji, takich jak na przykład potańcówki, jak restauracje, jak teatry letnie. Postanowiliśmy wrócić do tych właśnie tradycji i przygotowaliśmy scenę, na którym te atrakcje właśnie zostały, że tak powiem, przywrócone. Postaraliśmy się także o to, żeby wrócił ruch na kanale Bydgoszczy. Uczestnicy imprezy mogli pospacerować z przewodnikiem, zwiedzić m.in. Muzeum Kanału Bydgoskiego, ale też zrobić zakupy na Targu Staroci. Drugiego takiego miejsca w Europie podobno nie ma. Jezioro Gościąż koło Włocławka to prawdziwy fenomen. Na jego dnie zachowały się w nienaruszonym stanie osady sprzed tysięcy lat. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk dzięki zbadaniu tego materiału chcą się dowiedzieć, jaki panował wtedy klimat. Przyciąga nie tylko pięknem natury, ale i skrywanymi tajemnicami. Miejsce to rozsławił ponad 30 lat temu dr Kazimierz Więckowski z Polskiej Akademii Nauk, odkrywając na dnie jeziora osady laminowane. By je pobrać, naukowcy skonstruowali specjalną sondę. Działa jak wielka strzykawka. W środku znajduje się tłok, który wciskany do odpowiedniej głębokości wypełnia rurę osadem. Widzimy 4 metry osadów dennych jeziora Gościąż. Jest to absolutne dno jeziora z pierwszego okresu funkcjonowania tego jeziora.
Tu widzimy od dołu warstwę piaszczystą. To właśnie na tej warstwie zaczęło tworzyć się jezioro. Kolejny poziom stanowią osady mineralne. Nad nimi torf bazalny i dopiero na nim osadzała się gytia laminowana. Materiał, który tak bardzo interesuje naukowców. Laminy w zależności od pory roku są na przemian ciemne i jasne. Jeden taki pasek powstaje w ciągu roku. Pobrane próbki są badane w laboratorium. Wynik to dane o 32 pierwiastkach. I właśnie analiza tych danych pozwoli odtworzyć środowisko sprzed kilkunastu tysięcy lat. W momencie, gdy zmienia się klimat, zmienia się temperatura, zmieniają się warunki wilgotnościowe, pojawiają się nowe gatunki. To wszystko jak w Wielkiej Księdze zapisane jest w każdej z tych cieniutkich warstw. To międzynarodowe grono geologów pobrało próbki już 3 lata temu. Konieczny był jednak powrót. W profilu już pobranym stwierdziliśmy ślady osuwiska, które zeszło na jezioro około 11 tysięcy lat temu. To zaburzyło wcześniej odłożone osady. Prowadzone na terenie rezerwatu badania popiera Nadleśnictwo Włocławek. Zależy nam na tym, aby utrzymać to w miejsce w formie niezmienionej, tak aby mogło służyć jako miejsce badawcze dla polskiej nauki. Wyniki badań mają pokazać, jak i dlaczego klimat zmieniał się na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat. Taka analiza będzie bezcenna dla naukowców zajmujących się współczesnymi, globalnymi zmianami klimatu. Piękne zwierzęta, historyczne i bardziej współczesne zaprzęgi. W Lubostroniu odbył się 24. konkurs pojazdów konnych. Przed publicznością zaprezentowało się kilkudziesięciu zawodników. To najstarsza cykliczna impreza organizowana przez Pałac w Lubostroniu. Co roku przyciąga setki widzów. Opanowanie i elegancja. Konny kadryl to wyjątkowy taniec w wykonaniu klubu jeździeckiego Deresz. Zachwycił publiczność 24. konkursu pojazdów konnych w Lubostroniu. Bardzo ładne. Jestem pierwszy raz na takim pokazie i naprawdę super wrażenia. Nie mogę doczekać tego występu, jak będą tutaj się wyścigi. Konkurs od lat przyciąga setki turystów. Co roku przyjeżdżają tu także kluby jeździeckie z całego regionu. 11:00. Tak, to zwierzę, trzeba im jak najczęściej jeździć, co z tym czasem jest różnie, bo to traktujemy czysto hobbystycznie. 18:00. A po tańcu wyścig. Drużyny jeździeckie z Kujaw i Pomorza rywalizowały w konkursie powożenia. Można było podziwiać zwinność zwierząt, a także nowoczesne sportowe bryczki. Jednak dla sędziów liczył się czas przejazdu. Kto zrobił to najszybciej i z większą gracją wygrywał. Bardzo trudny, wbrew pozorom, jest wjazd w te drzewa, bo konie ze słońca wchodzą w ciemność, gdzie przez ułamek sekundy nic nie widzą, wahają się. Konkurs pojazdów konnych w Lubostroniu przenosi także do przeszłości. Chodzi nam o pokazanie tradycji, o pokazanie piękna, bo harmonia zawiera się i w architekturze, i w zieleni, no i w pięknych zwierzętach, cudownych ludziach, którzy kiedyś rzeczywiście posługiwali się przede wszystkim końmi i myślę, że to jest jak najbardziej oddające czas epoki. Honorowy patronat nad 24. konkursem pojazdów konnych w Lubostroniu objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Sztukę samoobrony i walki wręcz opanowały wręcz do perfekcji. Uczestniczki ogólnopolskich warsztatów we Włocławku wiedzą już, jak zareagować w przypadku napaści. Kobiety przeszły szkolenie prowadzone przez licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Szybki ruch, raz. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jak reagować w stresujących sytuacjach. Techniki są ważne. Ważne jest, żeby umieć się wyrwać, nie wiem, uderzyć, popchnąć przeciwnika, ale myślę, że ważne jest, żeby nabrać pewności siebie. Kobiety, płeć słaba, tak się to określa, i nie zawsze mają szansę w konfrontacji fizycznej, tak? Z reguły agresor, sprawca, myśli, że kobieta jest łatwym łupem. Element zaskoczenia jest bardzo ważny, czyli podjęcie jakiejkolwiek interwencji w stosunku do osoby agresora. Jest to program pod tytułem Bezpieczna kobieta. Adresowany jest do kobiet i ma na celu szeroko rozumianą prewencję w bezpieczeństwie, w zapewnieniu bezpieczeństwa kobietom. A teraz czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Kilka minut temu zakończył się mecz żużlowej drugiej ligi. Polonia Bydgoszcz pokonała na wyjeździe KSM Krosno. Dziś w serwisie sportowym mówić będziemy także o wioślarstwie, piłce nożnej i siatkówce plażowej. Zakończył się turniej Bella Plaża Gotyków w Toruniu. W
rywalizacji o Grand Prix kobiet triumfowały Magdalena Sat i Agata Wawrzyńczyk, a w oglądanych fragmentach rywalizacji finałowej mężczyzn najlepsi okazali się Jarosław Lech i Marcin Ociepski. Grający w czerwonych strojach duet w dwóch setach pokonał parę Parcej-Dzikowicz. Podsumowanie turnieju w dzisiejszym serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń. O Bella Plaży Gotyku mówić będziemy także w jutrzejszym programie z pierwszej ręki, na który zapraszam w imieniu Huberta Malinowskiego. Ręce do miziania pilnie potrzebne. Stowarzyszenie Arbus, które w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim zajmuje się pomocą bezdomnym zwierzętom, szuka chętnych do głaskania kotów. Zwierzęta potrzebują kontaktu z człowiekiem, a pracownikom stowarzyszenia brakuje już czasu i rąk. My jesteśmy kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma. My jesteśmy kotki dwa. Szukamy wolontariuszy, żeby wymiziali nam koty. Szukamy rąk do miziania, to jest takie hasło. Potrzebujemy ludzi, którzy pomogą nam socjalizować, a socjalizuje się przez co? No przez mizianie. W tej chwili maluchy już są takie bardzo proludzkie, socjalizowane. Dzięki temu, że parę osób tutaj przychodziło i robiło im kocie spa na przykład, czyli kot na pleckach i miziamy brzuszek. Mamy również dorosłe koty, które uwielbiają być głaskane. My nie mamy czasu na to, bo wchodzimy, sprzątamy kuwety, karmimy, zamiatamy, ogarniamy ogólnie, tam jakaś minuta, dwie, pięć na mizianie, a kot potrzebuje czasami kontaktu z człowiekiem. No i tą informacją kończymy główne wydanie zbliżeń. Nasz wieczorny serwis o 21:00. Zapraszam Państwa. Do zobaczenia.